dobry, nazywam się Donata Herman-Marciniak i jestem ekspertem z zakresu prawa pracy, autorką bloga i vloga Kadry w pigułce. W tym odcinku odpowiem na jedno z pytań naszego widza, czyli jakie świadczenia przewidział ustawodawca dla przedsiębiorców w tarczy 6. Przepisy tarczy 6 przewidują dla przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą, jednak o określonym kodzie PKD, pomoc w postaci dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, ale także zwolnienia ze składek ZUS, świadczenie postojowe i mikropożyczki. I pojawia się pytanie, jakie branże tak naprawdę są objęte tym wsparciem. Z pomocy państwa można skorzystać, jeśli na dzień 30 września 2020 roku prowadzona była pozarolnicza działalność gospodarcza, a rodzaj przeważającej działalności według polskiej klasyfikacji działalności PKD oznaczony jest symbolem wskazanym w przepisach ustawy. Jednym ze świadczeń jest jednorazowe, dodatkowe świadczenie postojowe, które przysługuje w wysokości 2080 zł dla prowadzących działalność na dzień 30 września 2020 roku, pod warunkiem oczywiście posiadania odpowiedniego numeru kodu PKD w rodzaju przeważającej działalności. Środki finansowe w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone będą właśnie przedsiębiorcy 2080 zł lub 1300. To świadczenie postojowe będzie przesłane na rachunek bankowy podany we wniosku. Warunkiem otrzymania tego świadczenia jest uzyskanie w październiku lub listopadzie minionego roku przychodu niższego o co najmniej 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w październiku albo listopadzie w 2019 roku. Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje, jeśli rodzaj przeważającej działalności oznaczony jest kodem PKD wymienionym w ustawie, tak jak wspomniałam, i sprawdzany jest ten warunek na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON na dzień 30 września minionego roku. Przychód z tej działalności w październiku albo listopadzie był niższy co najmniej o 40% w stosunku do tego, który uzyskano odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku, ale również wprowadzono przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie COVID-19 i do tego jeszcze wcześniej przedsiębiorca skorzystał ze świadczenia postojowego, czyli złożył odpowiedni wniosek i otrzymał co najmniej jedno świadczenie. To jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe stanowi pomoc publiczną i konieczne jest przekazanie informacji na temat sytuacji ekonomicznej i otrzymanej już pomocy publicznej związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19. Jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego nie otrzyma przedsiębiorca, który na dzień 31 grudnia 2019 roku był w trudnej sytuacji i na dzień złożenia wniosku o wypłatę świadczenia nadal tak jest. To jest spełnia kryteria kwalifikujące do objęcia lub jest objęty postępowaniem upadłościowym lub otrzymał pomoc na ratowanie, która nie została spłacona lub pomoc na restrukturyzację i nadal podlega restrukturyzacji. Jeśli przedsiębiorca nie jest mikroprzedsiębiorcą albo małym przedsiębiorcą, to jest w trudnej sytuacji, gdy na dzień 31 grudnia 2019 roku i na dzień złożenia wniosku o to świadczenie postojowe zalega z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 miesięcy. Nie dotyczy to jednak przedsiębiorcy, który na dzień 31 grudnia 2019 roku lub na dzień złożenia wniosku o świadczenie postojowe ma zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek i nie podlega ona rozwiązaniu. Konieczne jest obok informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej podanie również wielkości podmiotu, czy jest to mikro, czy mały, czy średni, czy inny przedsiębiorca, a także powiązania z innymi
przedsiębiorcami, daty utworzenia podmiotu, formy prawnej podmiotu, otrzymanie pomocy na ratowanie, której nie spłacono, lub pomoc na restrukturyzację, której przedsiębiorca nadal podlega, ale także informacji, czy otrzymano już pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19. A w jaki sposób złożyć wniosek? Wniosek należy składać tylko i wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych PUE, przez PUE ZUS za pośrednictwem strony gov.pl. I wniosek można składać od 30 grudnia 2020 roku. Najpóźniej można złożyć wniosek w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii. I uwaga, przepisy dotyczące dodatkowego świadczenia postojowego zaczną, a w zasadzie zaczęły obowiązywać od 30 grudnia minionego roku na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Od 30 grudnia 2020 roku przepisy tarczy 6 przewidują również zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. Przysługuje ono za okres od 1 listopada do 30 listopada 2020 roku. I warunki zastosowania zwolnienia ze składek ZUS są następujące. Prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 roku. Posiadanie odpowiedniego numeru kodu PKD jako rodzaju przeważającej działalności na ten dzień. Zgłoszenie do 30 czerwca minionego roku podmiotu jako płatnika składek. Wskazanie, że przychód w listopadzie 2020 roku był o co najmniej 40% niższy niż w listopadzie 2019 roku, a także przesłanie do końca ubiegłego roku deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych za listopad 2020 i złożenie do ZUS wniosku do końca stycznia 2021 roku. Od 19 grudnia 2020 roku z kolei mikro i mali przedsiębiorcy, którzy zatrudniają do 9 osób, mogą starać się o dotację do wysokości 5000 zł. Tę formę pomocy na pokrycie bieżących kosztów działalności ma przyznawać starosta ze środków Funduszu Pracy. O pomoc mogą starać się przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność na dzień 30 września 2020 roku i odnotowali w październiku lub listopadzie 2020 roku spadek obrotów o co najmniej 40% w stosunku do przychodu z października lub listopada 2019 roku. Od 30 grudnia 2020 roku przepisy tarczy przewidują zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, na Fundusz Pracy, tak jak wspomniałam, Fundusz Solidarnościowy, Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych. I przysługuje ono za okres, no właśnie, od 1 listopada do 30 listopada 2020 roku. I przypomnijmy, że zwolnienie ze składek ZUS jest możliwe wtedy, gdy działalność była prowadzona na dzień 30 września 2020 roku. Przedsiębiorca posiada odpowiedni numer kodu PKD jako rodzaju przeważającej działalności na dzień 30 września 2020 roku, a także zgłoszenie do 30 czerwca minionego roku podmiotu jako płatnika składek i wykazanie, że przychód był co najmniej 40% niższy niż w listopadzie 2019 roku. Oczywiście w odpowiednim terminie należy przesłać wniosek do ZUS najpóźniej do 31 stycznia 2021 roku. Od 19 grudnia 2020 roku na podstawie przepisów tarczy przedsiębiorcy, którzy co do zasady nie zalegają z daninami do końca trzeciego kwartału 2019 roku, mogą ubiegać się o dofinansowanie do wynagrodzenia w kwocie 2000 zł na pracownika z uwzględnieniem wymiaru etatu. Pomoc przysługuje na okres 3 miesięcy kalendarzowych, licząc od miesiąca złożenia wniosku. Warunki otrzymania dofinansowania są takie, aby otrzymać to dofinansowanie należy prowadzić działalność znowu na 30 września minionego roku, w tym dniu posiadać odpowiedni kod
PKD, mieć przychód uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy w następstwie wystąpienia COVID-19, co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub analogicznym miesiącu 2019 roku i nie posiadać przesłanek do upadłości, nie prowadzić postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego i złożyć wniosek do 26 lutego 2021 roku. Ponadto pamiętajmy, że wniosek, w miesiącu, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń, że wynagrodzenie pracownika było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, to w takim przypadku dofinansowanie nie przysługuje. I chodzi tutaj o zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Podsumowując, z pomocy państwa można skorzystać, jeśli na dzień 30 września 2020 roku prowadzona była poza rolnicza działalność gospodarcza, a rodzaj przeważającej działalności według polskiej kwalifikacji działalności oznaczony jest symbolem wskazanych w przepisach ustawy i pracodawca może skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS, z dotacji, ze zwolnienia, z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, a także świadczenia postojowego. Dziękuję państwu za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.